tvpodkarpacie.pl. Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania relacji z przebiegu wolnych wniosków podczas ostatniej zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie. Przejścia starej wsi. I drugie pytanie, czy przy projektowaniu zmiany w agencji ruchu przy bazylice w starej wsi nie można byłoby zaprojektować tego przejścia ze światłami na żądanie? Tak pytanie, nie wiem, czy była taka możliwość przy projektowaniu tego zmiany w agencji ruchu. Ponawiam temat zakładu aktywności zawodowej. To są właśnie te dodatkowe miejsca pracy, które by się znalazły. Krótki czas bym mógł przetoczyć, jak te sprawy organizowane są i zorganizowane są na terenie Rymanowa, Jarosławia, Przeworska i innych miejscowości. Istnieje bardzo potrzeba organizacji tego typu rzeczy dla ludzi pokrzywdzonych przez los. Pytam również, czy w zakresie szczepień seniorów są szanse, że w tym roku lekarz dobrej wierze dotknie ich igłą i będą zaszczepieni przeciw grypie, bowiem większość już niewiele miast jest, które by nie uwzględniały tego problemu zdrowia. Sprawa następna. Czy z ostatnich wystąpień pana wynikało, że czeka pan na jeszcze dodatkowe przepisy bądź też dodatkową informację, która by zbliżyła nas do tematu Mieszkanie Plus? Co w tym względzie się zmieniło? I sprawa następna, na ulicy Harcerskiej u wlotu tutaj taki mural jest tą twórczością ludową wypełniony. Może by urząd zareagował na te napisy tutaj, w tym wiadukcie przy wejściu do ulicy Harcerskiej, bowiem to wcale nie dodaje splendoru, a myślę, że pani sekretarz już odpowie, jak daleko zbliżyliśmy się do tego muralu, który tam na ulicy 3 Maja przy tym murze, przy policji dawnej, będzie tam po prostu zrealizowany. I jeszcze jedno pytanie, mianowicie zaleceniem konferencji, jaka odbyła się w Krakowie, dotyczącej punktów sprzedaży alkoholu i w ogóle problemów alkoholowych na terenie kraju, gdzie mocno wymagania Unii wyprzedzamy, że cała Polska, w tym i Brzozów, no z tym problemów myślę, że jeśli chodzi o ilość tych punktów, nie ma na terenie Brzozowa. Czy pan burmistrz myśli zrewidować w tym względzie swoje stanowiska, w tym i rada, bo myśmy też pewne rzeczy w tym względzie tutaj podejmowali. To miałbym tyle. Dziękuję. Ja mam pytanie do pana prezesa z gospodarki komunalnej odnośnie, nie wiem czy pan ma teraz takie informacje, odnośnie ilości deklaracji śmieciowych od osób indywidualnych. Aha, no to w takim razie to do pani naczelnik. Jeżeli nie na teraz, to może być na następną sesję. Zdaję sobie sprawę, że takie liczby mogą w głowach gdzieś uciekać. Kolejną kwestią jest mianowicie po wichurze na ulicy Konopnickiej został wywalony słup energetyczny. Ten słup został tam ustawiony. Niestety lampa już na tym słupie została nieusadowiona, więc prosiłbym, aby to w jakiś sposób rozwiązać. Jeszcze jedna kwestia, w sumie taka bardzo ważna. Swojego czasu pan radny Niedzielski bodajże rok temu pytał o problem bezdomności w Brzozowie. Tutaj uzyskaliśmy informację, że nie ma nikogo. Natomiast okazuje się, że od 5 lat jest jeden pan, który rzeczywiście jest bezdomny, tak?
On próbował w jakiś sposób tutaj znaleźć jakieś mieszkanie, aczkolwiek, no mówię, na razie nie ma żadnych dochodów i dla niego jest to bardzo trudne. Z tego co wiem, pan próbuje się aktywizować zawodowo, bo startuje w konkursie, będzie prawdopodobnie miał staż. Niestety na przeszkodzie tym wszystkim staje właśnie ta bezdomność. Co mogę powiedzieć jeszcze, bo tak jeżeli chodzi na temat tego pana, no, rozmawiałem z nim i powiem tak szczerze, no, sprawa wygląda w ten sposób, że ma zasądzony wyrok od osoby, która go oszukała. Niestety no, nie może ściągnąć z uwagi na to, że tamta osoba też nie ma środków i z uwagi na ten nieszczęśliwy los stał się osobą bezdomną. No, muszę powiedzieć jeszcze w ten sposób, że ja nawet wcześniej go też nie widziałem, bo to nie jest osoba typu, że o 10 jest już nietrzeźwa, leży gdzieś na rynku czy gdzieś w jakimś widocznym miejscu. Myślę, że jeżeli by się udało mu w jakiś sposób pomóc, na pewno by stanął na nogi i na pewno, mówię, tam też do emerytury dużo nie brakuje, ma wstępne wyliczenia, chce podjąć pracę, chce się jakoś angażować. Myślę, że różne sytuacje w życiu nas spotykają. Chciałbym prosić tutaj pana burmistrza, że jeżeli ma możliwość, to żeby tutaj się pochylił nad tą osobą i mu pomógł. Jakieś mieszkanie zastępcze, komunalne może udałoby się znaleźć. Dodam jeszcze tylko na końcu, że ten pan zawsze wywodzi się tutaj z Brzozowa i tutaj zawsze mieszkał w Brzozowie. Proszę o skrócenie, bo my temat bardzo dobrze znamy z panem burmistrzem. Aha, no to jeżeli bardzo dobrze znacie, no to drodzy państwo, no to ja czekam w takim razie na jakieś decyzje, bo zbliża się zima, już są chłodne noce i żeby ten pan nie znalazł się w jakiejś takiej ekstremalnej sytuacji. Dziękuję. Panie przewodniczący, Wysoka Rada, panie burmistrzu, ja mam dwa pytania. Pierwsze dotyczy przystanku miejscowości Stara Wieś na tak zwanej Skokówce. W miesiącu lipcu został rozebrany ten przystanek, który był do tej pory i od tamtego czasu mieszkańcy, że tak powiem, mokną. Miał być do 15 sierpnia postawiony nowy. Jeszcze nie jest, więc mieszkańcy pytają, kiedy będzie. Drugi temat dotyczy chodnika w miejscowości Stara Wieś, tutaj w stronę Brzozowa. Radni i pani sołtys złożyli pismo, w którym wnioskowaliśmy o to, żeby tam ten etap jest podzielony na dwa odcinki, żeby kolejny odcinek zrealizować. No to dzisiaj nie otrzymaliśmy odpowiedzi na to pismo. I prosiłbym o, jakie są ustalenia z powiatem w tej kwestii. Moje pytanie do pana burmistrza też wynika z pytań mieszkańców. Czy u nas udałoby się też stopka poczkową przy przejściu postawić, ponieważ był ostatnio przypadek najechania samochodu na samym przejściu. Więc myślę, że jest to zasadne, aby tam ktoś te dzieci przebywał na dłużej. Zgłaszania osób do przeszkolenia. Te osoby muszą przez Wojewódzkie Ośrodek Ruchu Drogowego przeszkolone, te, które będą przeprowadzać dzieci. Tak się składa, że mieliśmy w roku ubiegłym przeszkolonych kilka osób, ale skończyły to osoby zatrudnione w ramach pracy intensywnej, skończyły się w lipcu umowy i tych osób w sumie nie ma. Dlatego jest już, bo temat jest nie tylko dotyczy Starej Wsi, ale Kumisk, Grabownicy i również tutaj pan radny wniosek z Kumisk-Krzyżanki składa i jest to zasadne. Szukamy, kompletujemy ten skład taki, bo też w Wojewódzkim Ośrodku jednej osoby w mieszkaniu. Chcemy skompletować kilka, przynajmniej 4 osoby od nas i wtedy, kiedy te około 10 osób skompletuje Wojewódzkie Ośrodek Ruchu Drogowego, skierujemy na szkolenia i te sprawy będą załatwione. Drugi temat to pan burmistrz Pietrzewa odpowie. Natomiast jeśli chodzi o ZAS tak zwany,
Jest nowa pani kierownik od kilku miesięcy warsztatu terapii zajęciowej. Ja myślę, że ten temat bardzo ważny i jego trzeba potraktować może bardziej szerzej, że tak powiem, bo nie tylko zasy, bo problem dotyczy ogólnie zagospodarowania osób niepełnosprawnych. W związku z tym myślę, że na właściwą komisję rady, komisję ochrony zdrowia, to jest chyba komisja oświaty i ochrony zdrowia, na tą komisję trzeba przejść ten temat. Zaprosimy panią kierownik i uważam, że należy ten temat bardzo szeroko przedyskutować, jak wybrnąć z tego tematu. Czy to ma być ZAS u nas? Ja wiem, jak funkcjonują ZAS, Rymanowie, w Jarosławiu i tak dalej. Nawet w Jarosławiu to widziałem, byłem w tym zakładzie. Natomiast musimy poszukać własnej drogi rozwiązania tego problemu. Dlatego na komisjach wyższych, najbliższych rady nie będziemy tego tematu. Ten temat będzie poruszony i przedyskutowany. Powiem tak, pani Rady Dzielskiej. Szkoda, że na dwa dni temu na komisjach rady nie wywołał tematu szczepień, bo na to muszę mieć w budżecie zabezpieczone środki, bo to nie mogę wydać ze środków innych, bo nie mamy finansowania, nie finansujemy wprost służby zdrowia. W związku z tym, gdyby taki wniosek padł i Wysoka Rada, ja nie uważam zasadne. I nie twierdzę, to mam, czy osoby po 60 czy po 50, to byśmy była okazja na komisja to przedyskutować i gdyby taki wniosek padł, przez zmianę w budżecie zabezpieczyliśmy określoną pół środku, rozeznalibyśmy, bo no trzeba, to nie trzeba wielkich rozeznań, rozeznalibyśmy tylko koszty i wprowadzilibyśmy kwotę do budżetu. Więc na tym etapie jest to zasadne i myślę, że może jeszcze z tego wybierzemy. No. Ale już mówię, troszkę się was spóźnił z wnioskiem. Szkoda. No nie znam woli politycznej pana burmistrza. Ja nie. Przepraszam bardzo, temat, który po raz trzeci na sesji. Na każdej kadencji wznawiam tą problematykę. Ja, proszę pana, nie czuję się politykiem. Ja z żadną partią nie należę do żadnej partii, jakże politykiem jestem. Ja politykę finansową tylko uprawiam. Każdy z nas jest politykiem. Nie. Teraz tak, o moralu powiem tylko tyle, że to jest budynek gminnej spółdzielni i w tym momencie ingerencja moja jest tu dawnej gminnej spółdzielni, dziś chyba osób prywatnych, moja interwencja jest tu nie, byłaby nie na miejscu, nie ma podstaw prawnych. Natomiast mówię o bezdomnych. Znamy problem, to nie jest problem tego roku, od kilku lat też nie ukrywam, że osobiście znam tego pana, ponieważ chyba rok wcześniej chyba kończył liceum Dąbrowskie, jak ja. Był u mnie dwukrotnie. Natomiast trzeba powiedzieć jedną rzecz. My rocznie nie zostawiamy miejscowego. On jest kierowany, póki co nie mamy mieszkań socjalnych, w tej chwili wolnych, ani jakichś tam zastępczych. W związku z tym rocznie kierujemy go do zabezpieczenia miejsce w schronisku, w samochód i płacimy w pełni za to. Za jego pomoc płaci poprzez Wiejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Także on nie jest tak, że dziś nagle spadł skądś tam. Tylko, no, dana sprawa. Trochę trzeba powiedzieć też, to jest jego winy. Miał mieszkanie. Sprzedał mieszkanie. Kolega mu sprzedał. Ja wiem, rozumiem, sprzedał kolega. No, słuchajcie, to jest dorosły człowiek. No, kolega sprzedał mieszkanie, wziął pieniądze i on z tego nie ma nic. Ja wiem, że proces trwa w sądzie. Wyrok ma, tylko nie ma z kogo wyrzykować ładne wysoko. I komornik nie powinien, powiem szczerze, jako prawdę. Bo komornik nie powinien iść w kierunku gminy, tylko w kierunku tego pana, żeby wyrzykować w pierwszej kolejności od niego te należności. Pełne czy niepełne, nieważne. Szczegóły zna sądnik, szczegóły zna kierownik. Natomiast my to, co możemy w tej chwili, bo nie mamy ekstra mieszkań. Bo ja uważam w tym zakresie, powiem wprost, bardziej zasadnym jest dać mieszkanie rodzinie z dwójką, trójką dzieci, która nie ma dochodów, czy samotnej matce, niż osobie, która sobie w sumie na rynku radzi już 5-7 lat, go widzę po mieście chodzi. Natomiast tak czy inaczej, nie jest to wcale, to nie jest wyrzut czy zarzut, tylko my poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kierujemy, zabezpieczamy miejsce w schronisku w Sanoku i płacimy pełne koszty jego utrzymania. Tak, płacimy pełne koszty za naszych podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej, a mówiłem dzisiaj o 350 tysięcy rocznie dochodu własnych. Tak również płacimy, jest jedna taka osoba, tylko że, to znaczy poprzednio kierownika odpowiedź była taka, bo
Pan pytał chyba przy okazji 500+, czy coś takiego. I pytanie nie zrozumieliśmy się. A panu chodziło o tego bezdomnego, tak? Nie, bo ja myślałem, że może... Nie. W tym momencie, dalej póki nie żyje mieszkania, będzie miał zabezpieczone miejsce przed zimą. W Solisku na samego co roku tam jest i co roku my płacimy za niego. My go mamy w ewidencji, nie jest tak, że on został postawiony na pastwę losu. Tylko Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udziela mu zasiłków, dostaje zasiłki, jest pod opieką MOPS-u, ja również, jest zabezpieczone mu jest miejsce w schronisku w Sanoku i płacimy za cały całodobowy czy całozimowy, bo więcej, pobyt jego w tym sensie. Sprawa kolejna, stopka pamiętyczy, to ten sam temat. Natomiast kwestia mieszkania plus. Proszę Państwa, panie radny Niedzielski, pan doskonale wie, że ja mocno zacząłem się, w momencie, kiedy padło hasło Mieszkanie Plus, bardzo mocno zacząłem się tym interesować, nawet uczestniczyłem w takim naradzie organizowanym przez pana premiera Morawieckiego w tej sprawie. Później osobiście już umówiłem się z Banku Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości. Rozmawiałem z ekspertem takim, panem Januszem Kopeczko, uzgodniliśmy, że mamy przygotować taką, wypełnić gotowe ankiety, mamy ją przygotowane. Będziemy tą ankietę mieli wypełnić, podać wszystkie dotyczące gminy, zasobów związanych z gruntami. Ja również powiem więcej z majątnością naszych mieszkańców, czyli musieli średnie dochody podejmować. I proszę pana, 25 maja otrzymaliśmy odpowiedź, że dziękujemy, czytam panu słowo, szanowni państwo, dziękujemy za przesłaną ankietę z lokalizacji nieruchomości przeznaczonej pod realizację programu Mieszkanie Plus w miejscowości Brudy. Zainteresowaniem przeanalizowaliśmy zaprezentowany przez państwa projekt. Niemniej jednak z przykrością informujemy, że ze względu na teren zalewowy nie został zakwalifikowany do dalszego etapu procedowania. Niemniej jednak tematu nie zamykamy, jeśli państwo będą dysponowali właściwymi terenami uruchomiony drugi etap naboru, będziecie mogli państwo być brani pod uwagę. Tak jest odpowiedź. Natomiast to, co ja mówiłem, że to mieszkania, bo widzimy już duże miasta, mam wykaz, zakładam gazetowy wydruk kosztów. Zresztą te koszty ja kiedyś tam przedstawiałem, jak one wyglądały i tak dalej. Ale nie chciałem komentować tego za dużo, ponieważ to był początek, żeby, bo sam byłem tym zainteresowany, żeby nie negować na wejściu czegoś, bo to jak się nie sprawdzi tego. I są tutaj między innymi miasteczka, miasta, przede wszystkim duże miasta. To nie ukrywam, w rozmowie, jak byłem w Warszawie, pan Kobeszko w Kozy mówił. Pierwszy etap tego programu, to kto pierwszy się załapał, to było, powiem, politycznie było to dzielone, bo nie wszystkie duże miasta się załapały, a później były takie reszty. Ale później, jak się zorientowano, o jakie pieniądze chodzi, kto sobie z tym da radę, to przede wszystkim w wykazie mamy same duże miasta, bo poproszę. Proszę wykaz. Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Zielona Góra, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław. Krosno, proszę pana, Nowa Dęba jest, proszę pana, nie chcę o Nowej Dębie mówić, bo tam jest zgrzyt straszny, ponieważ tam chodziło o mieszkania, przygotowany projekt i teren pod mieszkania komunalne. Wrobione o gminę bardzo nieładnie. Natomiast nie wiem, czy pan ogląda materiał w Dębicy, gdzie praktycznie w Dębicy koszt utrzymania mieszkania 1350 zł. Kogo dziś stać na to, kogo? Stać nie może niektórych. Ale nie jest to mieszkanie dla klasy średniej, tak jak to było mówione. Bo jeśli czynsz 20 zł za metr kwadratowy czynszu, w Rzeszowie, akurat tu mam w Rzeszu, to jest 19 zł. To jest praktycznie prawie 1000 zł czynsz plus media. To dziś praktycznie, jak ktoś ma stać go na 1350 zł, to teraz bierze kredyt, buduje dom i ma i płaci taką ratę pożyczki dzisiaj. I buduje własny dom.
podobno, z tego co słyszę, nie chcę też dziś się negować wszystkiego, bo to też szuka rozwiązać rząd, z tego co słyszę, jak to usprawnić, jak pomóc tym chętnym, ale proszę Państwa, skąd to weźmie? Jeśli zmniejszy, bo tam słyszałem, że do 25% te czynsze i tak dalej, to z naszej kieszeni również. Z budżetu państwa do naszych podatków również. I określona grupa ludzi będzie, według mnie to będzie też decyzja niekonstytucyjna. I w związku z tym na razie czekamy, ponieważ w tym momencie ja nie mogłem się zapalać do tego tak mocno, bo wiedziałem, że w Brzozowie, gdzie wiemy średnie czynsze są gdzieś koło 500 zł góra z wszystkimi mediami, to za 1350 zł w Brzozowie ciężko będzie wynająć mieszkanie. Dlatego na razie ten temat u nas upadł. Jeśli cokolwiek się zmieni pozytywnego, ja monitoruję ten temat i będę się tym interesować. Proszę. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o budowę czy przebudowę skrzyżowania w Starej Wsi, było 4 spotkania w Urzędzie Podkarpackim w Zarządzie Dróg Wojewódzkich. Przeważnie w nich uczestniczyłem. Zakończenie projektu jest do 31 października tego roku. Jak Państwo wiecie, gmina Brzozów partycypuje w tych kosztach i te uwagi, o których tu Pan Radny mówił, zgłaszałem, ale niestety nie mogą one być przyjęte. Jest to znaczna przebudowa tego skrzyżowania. Do 15 marca mają być wszystkie uzgodnienia, łącznie z pozwoleniem na budowę. Jest takie przyrzeczenie podkarpackiego Zarządu Dróg, jak i Urzędu Marszałkowskiego, że być może w przyszłym roku zostanie to zrealizowane. Ja mówię, że być może, dlatego że pierwotnie tam było pięć koncepcji i one były od 2 milionów nawet do 5 milionów i tak dalej. Po różnych analizach okazało się, że będzie to około 4 milionów. Urząd Marszałkowski wysłał pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich, żeby po prostu te wszystkie koszty ściąć do takiego stanu, żeby można było to zadanie realizować. W tej chwili mówię, kończy projektant Schema, jest firma, która została wyłoniona w przetargu. Kończy opracowanie dokumentacji, pozwolenia do 15 marca. No i Zarząd Dróg Wojewódzkich, jeżeli dostanie środki z Zarządu Marszałkowskiego, będzie ogłaszał przetarg. Jeżeli chodzi o ulicę Konopnicką i Lampę, ja podejrzewam Panie Radny, że w tej chwili prawdopodobnie Zakład Energetyczny nie ma jeszcze tej lampy, ponieważ no, na te lampy trzeba trochę czekać. Tak było kiedyś przy Siedlnicy. Tak kiedyś było w Przysiednicy, jak na moją interwencję no, mówiono, że po prostu czekają na dostawę lampy, bo akurat nie w hurtowniach nie leżą, że tak powiem, i nie czekają na nabywcę. Ale będę rozmawiał z Zakładem Energetycznym i myślę, że będzie to wykonane. Jeżeli chodzi o przystanek w Starej Wsi, jestem po rozmowach z panią Sołtys. Wiemy, o jaki przystanek chodzi, jak już Państwu tłumaczyłem, że firma, która dostarczała naprawdę, powiem tak szczerze, w niskich cenach te wiaty przystankowe, zawiesiła działalność. Mam nadzieję, że w tym okresie teraz, no, zbliża się zima, odwieszą działalność, bo będą mieli pewnie jakieś luzy i na pewno, no myślę do końca roku, ponieważ to, co Państwu mówiłem, no 3000 wiata, akuratnie najniższa cena jest 6700. No nie ma, no nie będziemy przepłacać takich pieniążków z budżetu gminy. I jeżeli chodzi o chodnik w Starej Wsi, Panie Radny, no z przykrością muszę stwierdzić, że w tym roku nie będzie robiony. Jest porozumienie słowne, powiat wystąpił do nas, że ma taki już ścisk w budżecie, że nie mają środków, ale pytano mnie, czy w przyszłym roku można by było zakończyć w całości ten chodnik. Wstępną taką obietnicę otrzymałem. Ponieważ jest to 239 tysięcy koszt tego odcinka, który został do wykonania i tak jak mówię, chcieliśmy w tym roku 100 metrów zrobić przy 50% udziale powiatu, ale to zarówno oni mają ścisk w budżecie, a nie powiem też, że my jesteśmy w tej chwili, mamy tyle środków, że wyłożymy sami te kwoty, ponieważ jest to droga powiatowa i główno dowodzącym to jest powiat. Widzę, że tutaj wpłynęło to pismo odnośnie tutaj tego pisma.
Państwa odnośnie z siostry z Caritasu, bo odnośnie sióstr, które prowadzą ten ośrodek w Caritasie, on jest pod Starą Wsią. Wiele osób, jadąc w kierunku tutaj do Brązowa, pyta się niejednokrotnie, jak to jest, że tutaj, nie wiem, jedzie się do Brzozowa, tak? I szuka się sióstr zakonnych w Starej Wsi, gdzie tak naprawdę no, nijak się to ma do położenia tego obiektu. Jeszcze jedna kwestia odnośnie ulicy Tysiąclecia. Mianowicie chodzi o taki łącznik, który miał być zbudowany odnośnie od nogi. Czy coś w tym temacie będzie realizowane i jak mniej więcej to wygląda? Nie wiem, czy pan Piszczak będzie wiedział, o co chodzi. Panie burmistrzu, wie pan. No to jak pan wie, to mnie bardzo cieszę. Panie burmistrzu, Wysoka Rado, ja chciałam przekazać taki wniosek mieszkańców naszej wioski Chomińska, skrzyżowanie, które padł na ostatnim zebraniu wiejskim. Czy byłaby taka możliwość, żeby raz w roku były odbierane z terenu wioski opony? Raz w roku, żeby były odbierane przy okazji wielkich gabarytów albo jakaś osobna zbiórka, a jeżeli nie, to dlaczego nie? Opony są przyjmowane w tej chwili na przodku, bezpłatnie, każdy mieszkaniec może je przywieźć. To nie jest też ten duży kłopot, bo są też limity narzucone. Dla jednego składu można obrać różne opon. Zdarzają się przypadki, że ktoś ma większą liczbę opon. Wtedy oczywiście tak jak jest też komunikat na stronie internetowej, że można zadzwonić, my to od Państwa odbierzemy. Natomiast jeżeli to będzie więcej niż limit określony dla jednego gospodarstwa, to za to trzeba będzie zapłacić. A jaka jest to zależy od tego, jakie są rodzaje opony. Inaczej kosztują opony ciężarowe, inaczej opony od samochodów osobowych, inaczej od traktorów. Na jednym gospodarstwie, na gospodarstwie. Tak. No nie, no, ale mamy taki mam osiem. Odpłatnie, tak, możemy to taką usługę realizować, natomiast po to jest też przodrze, bo to są zadane zadania. Nogę czy wróżkę roczną ulicy Tysiąclecia, temat bardzo znany i też już mówiłem chyba wcześniej, będziemy się starali, żeby pierwszy etap tej drogi w tym roku wykonać. Przy okazji też powiem, że dokonaliśmy tam remontu chyba chodnika przy piekarni, tej, która tam jest, dlatego że była to osoba z ulicy Tysiąclecia, podobno sobie coś tam z nogą zrobiła, prosiła, naprawiliśmy ten odcinek chodnika, o którym ona mówiła. Pytanie też, czy w sprawie postawienia stopka tutaj na tym przejściu lat jeszcze, gdzie jest ta Armii Krajowej. Jak wiemy, że w godzinach szczytu to się dzieje między na godziny 8, jest największe natężenie ruchu. Przez samochody, jak mówisz, przez tę młodzież, to, a szczególnie przez te maluszki, które te, jakby dla pani burmistrzu, a tutaj koło, tak, tutaj, tak. Właśnie i tam wyżej koło tego parku. Panie burmistrzu, jadąc z góry samochody, jadą niekiedy taką szybkością, że nie panują nad tym, co, że te dziecięta przychodzą. Tak jakby było, panie burmistrzu, jakaś możliwość rzeczywiście postawienia stopka na przejściu, to prosiłbym bardzo. Czyli to jest głupa? Proszę? Głupa? Tutaj koło lewej, koło parku, te dwa pasy. Pod koniec debaty sekretarz gminy Beata Bodzioch-Kaznowska udzieliła odpowiedzi na dwa pytania radnego Stanisława Niedzielskiego. Mural zostanie przygotowany na obchody uroczystości stulecia odzyskania niepodległości, a budynek, na którym namalowano graffiti, nie jest własnością gminy. TV Podkarpacie.pl